wszystko, co nas otacza, ma pewne własności magnetyczne, tylko zazwyczaj one są tak słabe, że nie dostrzegamy ich na co dzień. Żeby się o tym przekonać, wykonamy proste doświadczenie. Mianowicie zbudujemy swój własny magnetometr, czyli przyrząd do pomiaru własności magnetycznych. Do doświadczenia będą nam potrzebne piłeczka ping-pongowa, patyczek do szaszłyków, kieliszek, trochę wody, no i magnes. Im silniejszy, tym lepszy. Ja mam tutaj magnes neodymowy, ale równie dobrze może być to jakikolwiek magnes wymontowany ze starego dysku twardego. Na początku bierzemy piłeczkę i przekuwamy ją na wylot patyczkiem do szaszłyków, mniej więcej, żeby otrzymać taki kształt. Teraz bierzemy kieliszek i napełniamy go wodą, ale tak, żeby nalać z górką, czyli żeby powstał menisk wypukły. Dzięki temu po umieszczeniu piłeczki wraz z patyczkiem na tafli wody będzie się ona unosić dokładnie na środku wody, nie dotykając krawędzi kieliszka. Teraz potrzebujemy jakiegoś materiału do badań. Weźmy na początku kawałek folii aluminiowej, takiej zwykłej kuchennej. Trzeba ją założyć na koniec naszego patyczka, a następnie zrównoważyć cały układ, tak żeby po umieszczeniu naszej piłeczki na tafli wody patyczek był w pozycji poziomej. Teraz bierzemy magnes i zbliżamy go do końca, przy którym znajduje się nasz kawałek aluminium. Widzimy, że po chwili pozornie niemagnetyczne aluminium jest przyciągane do magnesu i jest wciągane do jego pola magnetycznego, podążając za nim. Żeby przekonać się, że to nie przypadek, możemy to samo zrobić z drugiej strony, to znaczy jeszcze raz przyłożyć magnes i okaże się, że za każdym razem aluminium będzie wciągane do pola magnetycznego. Mam tu również drut wolframowy, bardzo podobny do takiego, który znajduje się w klasycznych żarówkach. Również możemy go umieścić na końcu naszego patyczka, także dbając o to, żeby cały nasz układ był w równowadze i żeby po położeniu go na wodzie patyczek był w pozycji poziomej. Zbliżamy magnes do wolframu i również w tym przypadku okazuje się, że po chwili jest on przyciągany przez magnes, podobnie jak aluminium. No cóż, wydawałoby się, że wolfram też powinien być niemagnetyczny. Dla fizyka to nic dziwnego, bowiem zarówno aluminium, jak i wolfram są paramagnetykami, czyli substancjami, które słabo bo słabo, ale oddziałują z polem magnetycznym w ten sposób, że są zawsze do tego pola wciągane. Spróbujmy eksperymentować dalej. Tym razem na końcu patyczka mam przyklejone wkłady grafitowe do ołówków. Spróbujmy umieścić taką piłeczkę na naszej wodzie i znowu przybliżamy magnes do wkładów grafitowych, tym razem przekonując się, że grafit jest wypychany z pola magnetycznego. A co by było, gdybyśmy chcieli sprawdzić magnetyczne własności jabłka? Bierzemy magnes i zbliżamy do jabłka. Po chwili okazuje się, że jabłko zachowuje się podobnie jak grafit, to znaczy jest wypychany z pola magnetycznego. Zarówno woda, która jest głównym składnikiem jabłka, jak i grafit są diamagnetykami, czyli substancjami, które słabo oddziałują z polem magnetycznym, ale zawsze są z niego wypychane. Fizycy również interesują się własnościami magnetycznymi materiałów, ale no nie mogą oni polegać na takim prostym urządzeniu zrobionym z piłeczki ping-pongowej i patyczka do szaszłyków. Profesjonalne magnetometry wyglądają nieco inaczej. Jesteśmy w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, a to urządzenie obok mnie to właśnie taki wysokiej klasy magnetometr. Składa się on głównie z magnesu, który umieszczony jest w tej skrzynce i który potrafi wytworzyć pole o wiele silniejsze niż taki mały magnes, którego używaliśmy w doświadczeniu. W tym przypadku to próbkę wprowadza się do środka magnesu za pomocą takiej właśnie tyczki. Na jej końcu montuje się badany materiał, a następnie tu od góry wprowadza do serca magnesu. Taki magnes potrafi wytworzyć oczywiście bardzo wysokie pola magnetyczne, ale również można tu prowadzić pomiary w niskich, wysokich temperaturach oraz pod wysokimi ciśnieniami. Czyli warunki do wyboru, do koloru. Do domowych doświadczeń wystarczy jednak taki prosty przyrząd zrobiony z piłeczki ping-pongowej i patyczka do szaszłyków. Umożliwia on dokonanie naprawdę wielu ciekawych odkryć.